Dzień dobry, witam wszystkich. Na początku prezes wodnika odniosła się do miejsca, w którym spotkała się z dziennikarzami. Za nami znajduje się budynek Plac Piastowski 12, który wymaga gruntownego remontu. Jest w fatalnym stanie technicznym, nie uniemożliwia jeszcze pracy pracowników, ale jakościowo naprawdę wygląda fatalnie. To nie jest biurowiec dla mnie, jak próbują to sugerować niektórzy, bo ja swoje biuro mam tam, gdzie jest biuro obsługi klienta i jakby nie mam problemu z rozpadającym się budynkiem. Dlatego właśnie zaplanowaliśmy w wieloletnim planie inwestycyjnym 5 milionów złotych na remont bądź zakup nowego budynku. Jednak to zadanie wydaje się być nieaktualne, tak jak kilka innych inwestycji. Jak zapewniła nas prezes wodnika, wszystko przez to, do jakiego poziomu musieli obniżyć stawki w proponowanej i, co warto zaznaczyć, już odrzuconej nowej 3-letniej taryfie za wodę i ścieki dla Jeleniej Góry. Proszę Państwa, no już wycięliśmy oczywiście całą inwestycję w Grabarowie, która zakładała zbudowanie tam porządnego, profesjonalnego ujęcia wody pitnej, takiej jak jest na Sosnówce. Zrezygnowaliśmy z kilku inwestycji sieciowych. Będziemy rezygnować z nowego budynku dla pracowników, czyli pracownicy nadal będą skazani na pracę w takich warunkach, jak Państwo tutaj widzicie. Oczywiście Wody Polskie zakwestionowały również wielkość podwyżek. Nie wiem, co powiedzą na to związki zawodowe, ale uważam, że podwyżka wysokości inflacji to właściwie nie jest żadna podwyżka, to jest tylko wyrównanie rosnących kosztów utrzymania. Przypomnijmy, że w ostatniej wersji taryfy jeleniogórskiego wodnika proponowany był wzrost cen o ponad 9% za wodę i za ścieki w trakcie 3 najbliższych lat. My nie funkcjonujemy w próżni. To, że jesteśmy spółką komunalną, nie oznacza, że nie dotyczą nas podwyżki, które dotyczą wszystkich w całej Polsce. I niestety woda nie potrafi oprzeć się podwyżkom i galopującej inflacji. I żeby przetrwać i zapewnić wszystkim Państwu i mieszkańcom bezpieczne dostawy wody, my też musimy inwestować. Bez inwestycji nie ma spółki. Ostateczna trzecia wersja złożonej taryfy zakładała obcięcie inwestycji do minimum właśnie dlatego, że pierwsze dwie propozycje Wody Polskie przesłały nam pismo, z którego jasno wynikało, że się na to nie godzą i jasne było dla nas, że te taryfy zostaną odrzucone. Więc złożyliśmy trzecią, żeby nie marnować czasu, która zakłada ponad 9% wzrost. Uważamy, że to jest absolutne minimum, jak powiedziałam, ale z tego, co od Państwa wiem, również zostało to odrzucone. W ostatnim komunikacie wodnika pojawiła się wzmianka o tym, że odrzucenie taryfy może skutkować ograniczeniem zatrudnienia w spółce. Zapytaliśmy prezes, czy rzeczywiście tak jest. Zwalnianie pracowników to jest najprostsze, co można sobie wyobrazić i to jest coś, do czego nigdy w życiu nie dopuszczę i nie zgodzę się na to. Będziemy wycinali inwestycje, będziemy wycinali modernizację, co też nie jest dobre, żeby była jasność, bo to wszystko niestety działa na niekorzyść nas wszystkich mieszkańców, bo jakość tej sieci i jakość odprowadzania ścieków powinna być wysoka. Przedstawiciele naszej spółki zapowiedzieli odwołanie się od decyzji Wód Polskich.